Jest godzina 8.30, to jest program Michał Rachoń. Jedziemy, przypomnijmy, z nami są Jan Pietrzak, Jędrzej Kodymowski, Maciej Gnatowski. Michał Kołodziejczak, jak czytaliśmy, jak informowaliśmy, dzisiaj media informują o tym, że jedna z jego partii, odrzucone zostało sprawozdanie finansowe jednej z jego partii. Portal many.pl pisze o tym, powołując się na Rzeczpospolitą. Zresztą w ogóle Michał Kołodziejczak ostatnio podróżując po Polsce ma takie przygody. Kiedy pan przyjedzie z konkretną odpowiedzią? Załatwiłem to, to i to. A nie lanie wody, a my tu mówimy i nam głowa. Głowa puchnie. Konkrety. Bo pan mówi dwa miesiące mało. Za chwilę pan powie dwa lata mało. Panie ministrze, twoi ludzie cię tu zdradzili. To, co dla nas dzisiaj zrobiłeś, obiecałeś. Twoje słowa są tyle dla nas warte. Pan listę miał pokazać, pan rząd od ministra, tak, żeby pokazać. Już mam listę, sposób. Już mam sposób. Którzy podprowadzali zboże. Już mam sposób na to, niech pan pokaże tę bakteriozę w takim razie. Udowodni swoją wiarygodność. Słuchaj, już. Gdzie jest samochód? Moją teczkę. Nie ukrywajmy tego. Nie, wie pan, ja nie muszę swojej wiarygodności udowadniać, ale ja panu pokażę. Dziękuję. Dajcie moją teczkę z samochodu, jeżeli jest bardzo możliwe, że tam jest. 5 minutes later. Nawet my siedzieliśmy, potrzebuję ten mikrofon, bo zobaczę, czy mam ten dokument. Nie, nie ma. Nie ma. Ale ja panu prześlę. Nie no, teczka, czarna teczka w polskiej polityce. Nie wiem, czy to jest dobry kierunek. Proszę was o szerzej komentarz do tej sprawy, bo te protesty związane są, tam nie bez powodu pojawiła się no właśnie unijna flaga, bo to są protesty, które związane są nie tylko z unijnym zielonym ładem, ale również z unijnymi decyzjami, no, które uderzają w tej chwili bardzo mocno w polskie rolnictwo. Jan Pietrzak. Jeśli w ogóle słyszymy Jana Pietrzaka, bo chyba ma wyciszony mikrofon, tak mi się wydaje. O właśnie, no zaraz coś z tym zrobimy. Z całą pewnością to za chwilę. O, coś. Nie, to chyba u nas jednak się coś w tej chwili dzieje. Dobrze, zaraz to przepracujemy. To Jędrzej Kodymowski w takim razie komentuje. Teraz? O, teraz doskonale, mistrzu, proszę bardzo. Dobrze, no więc... co do pana Kołodziejczaka, to raczej groteskowa postać, no, przypominająca już takich tego rodzaju typy, takie służące do bełtania w głowach ludziom. Był taki Palikot kiedyś w tej partii, prawda, totalnej. I tam inni tacy ludzie, którzy robią szum, robią zamieszanie po to tylko, żeby nic z tego nie wyszło i żeby poważne sprawy gdzieś w tle tam się. Wydaje mi się, że nic z tego Kołodziejczaka nie wyjdzie. Żadna mądra sprawa i żadna dobra dla Polski inicjatywa. To jest tylko zawracanie głowy. Natomiast problemy oczywiście rolnicze są dramatycznie trudne i to widzimy nie tylko w Polsce, w całej Europie. Zresztą mogę chyba powiedzieć, że to jest nadzieja może Europejczyków, ten bunt rolniczy. To jest nadzieja Europejczyków, że raptem nie tylko warstwa biurokratyczna, urzędnicy czy jakieś miejskie ośrodki się buntują, tylko że się lud ruszył w całej Europie. Bo nie mogą wytrzymać tego zielonego ładu. No tak, ale ten zielony ład oznacza, bo to faktycznie to, że odbywają się te protesty w całej Europie, jest rzeczą bez precedensu na tę skalę. Ale to nie wygląda tak, jakby ktoś specjalnie był tym wśród tych przedstawicieli europejskich elit jakoś przestraszony. No. Raz jeszcze zacytuję, pytałem o to Marcina Horałę. Żeby zrealizować ten ład zielony, Polacy i inni Europejczycy będą musieli wyzbyć się 1/4 aut osobowych, 1/5 ciężarówek, jeść znacznie mniej mięsa oraz ograniczyć do minimum podróże samolotami. Są nawet takie pomysły, żeby były po prostu unijne regulacje dotyczące tego, na jaką odległość, jakim środkiem transportu można podróżować i ile osób maksymalnie może na przykład zamieszkiwać w konkretnych mieszkaniach, w konkretnych domach, no ile rodzin tam może być, jak jest za mało, no to trzeba by jakoś ten problem rozwiązać. I tak patrzę, bo my częściowo pamiętamy, ale chyba mistrz pamięta najlepiej, że to nie jest coś, czego w Polsce za czasów... Panie redaktorze, pojęcia będą musieli się z tym pogodzić. Nic, Europejczycy niczego nie muszą. Europejczycy są u siebie. Europa należy do nas. Musimy, bo się ugotujemy inaczej.
Nie, nie, ale ktoś tak twierdzi. Europejczycy wychodzą demonstrować właśnie. Wielka część społeczeństw europejskich demonstruje przeciwko niemądrym rządom. Źle oceniają sytuację. Rządzący, administratorzy Europy są niemądrzy. Nie oceniają tego właściwie. Fałszywe teorie mają po prostu. Ja uczestniczyłem w takich eksperymentach społecznych, kiedy to kołchozy zakładano i też mówili ówczesni rządzący, że muszą być kołchozy, bo indywidualnie żaden chłop nie potrafi już pracować i nic z tego nie wyjdzie. Tylko zbiorowe zarządzanie i tylko jedna słuszna teoria nas uzdrowi i utrzyma Europejczyków. Europejczycy są mądrzejsi niż obecna administracja, która w Europie nam się przypadkowo trafiła i trzeba z tym walczyć. I bardzo dobry przykład dają chłopi z wszystkich państw, czy tam wielu państw, którzy wychodzą demonstrować przeciwko tym chorym, szaleńczym teoriom, które do niczego dobrego nie prowadzą. No nie, no, prowadzić mają również do tego i znowu mam wrażenie, że w najnowszej historii Polski i paru innych państw, w których komuniści mieli coś do powiedzenia przez ostatnie lata, to taki pomysł, że jak mieszkanie jest za duże albo dom jest za duży i za mało ludzi w nim mieszka, to tam trzeba dodatkowych ludzi zainstalować, no wtedy z otóż innych... To. No to też nic nowego w sumie. No i tak patrzę w stronę Jędrzeja już teraz, no kwestie dotyczące ograniczenia spożycia mięsa, to również jest coś, co przecież my pamiętamy. No w Polsce w czasach, kiedy skrajna lewica rządziła, tylko taka z Moskwą zaprzyjaźniona bezpośrednio, no to też musieliśmy ograniczyć jedzenie mięsa bardzo poważnie. No właśnie. No tak, no musieliśmy ograniczyć jedzenie mięsa, ale zupełnie z innych powodów. No teraz jest ten powód taki, można powiedzieć, wymyślony zupełnie, to jest konfabulacja wyższego rzędu, bo po prostu za dużo dwutlenku węgla się wydziela w czasie produkcji tego mięsa, więc jak zapytano w ogóle przewodniczącego, ile jest procent dwutlenku węgla w powietrzu, to się okazało, że główny specjalista i przewodniczący tego całego galimatiasu nie potrafił odpowiedzieć na to proste pytanie. Także, a tutaj jeszcze się odnosząc na przykład do tego, że będziemy musieli zrezygnować z 1/4 samochodu, czyli co? Odciąć sobie Poczekaj, państwo być może tego nie wiedzą, ale my trochę po Polsce musieliśmy i jeździmy co jakiś czas, więc ja na przykład wiem, że Jędrzej Kodymowski jest wielkim fanem motoryzacji. To ja może przeczytam, co w tym raporcie się znajduje. Uwaga, czytam za Gazetą Polską. Unia Europejska, ratując klimat, chce pozbawić Europejczyków niemal 1/4 aut osobowych, 1/5 ciężarówek. Wpływ takiej decyzji na gospodarkę łatwo sobie wyobrazić. Alternatywą ma być transport publiczny. Opracowanie pojazdów pośrednich między rowerami a samochodami. Jędrzej, już sobie to wyobrażasz? I dalej. Oddajmy głos autorom raportu. Lekkie środki transportu, takie jak rowery, muszą być promowane jako alternatywa dla samochodów. I dalej. Infrastruktura rowerowa musi być rozwijana, a wsparcie finansowe musi wzrosnąć, aby zapewnić każdemu Europejczykowi dostęp do roweru. No, także wzdłuż autostrady będzie jeszcze do tego trasa rowerowa i zawsze będzie można się kopnąć do Gdańska, te 400 kilometrów, przejechać na rowerze. Autostradą zawsze się jakoś tam szybciej człowiek przebuja. No. Jednocześnie znaczy jak z górki będzie. Wiadomo, że jeżeli będzie jechał rowerem, no to nie będzie mowy o tym, żeby jeść mięso, bo nie, mięso jest za ciężko strawne i w takiej sytuacji po prostu ciężko się będzie pedałowało. No, ale właśnie, ale to ja tu widzę jakąś sprzeczność, bo jednak mięso lepiej będzie napędzało rower niż na przykład dużo sałaty, powiedzmy. Nie, to swoją drogą, ale ja już kiedyś pamiętam na skwerze Kościuszki miałem do czynienia z połączeniem roweru i samochodu, bo można było sobie zrobić zdjęcie w takim samochodziku na pedałki. Na molo w Sopocie przez cały... Tak, ja nie wiem, może ciągle tam jest takie miejsce, gdzie można sobie zrobić zdjęcie właśnie w takim małym samochodziku. W ogóle. Pan przynosił osiołka, ale osiołek już chyba... Nie, osiołek emituje CO2. Czytamy dalej.
czytamy dalej, to zapewnienie ten dostęp do roweru i teraz tak, francuska agencja do spraw transformacji ekologicznej zaleca docelowo wskaźnik 1,1 roweru na osobę w Europie do roku 2030. No i nie wiem, czy my spełniamy kryterium, bo tak, Jędrzeja na rowerze widziałem, Maćka Gnatowskiego na rowerze widziałem, mistrza widziałem w samochodzie, sam roweru nie mam i za bardzo nie lubię. No więc nie wiem, czy tak spełniamy, czy nie, to Maciej Ignatowski, proszę, rowerzysta zapalony, lubiący jeździć rowerem, proszę bardzo. Tak, ja nie mam prawa jazdy, nie mam samochodu, korzystam z komunikacji miejskiej od początku swojego życia i jestem zapalonym rowerzystą. No tutaj się mogę zgodzić, że na pewno trzeba rozbudowywać ścieżki rowerowe. Jako Dyma bym na pewno rowerem do Gdańska nie chciał wysłać, ale żeby już... A może zawieźć byś go chciał rowerem? No chyba, że wejdą w grę tak zwane rowery elektryczne. To wtedy tak na ten pedałek jak się naciska, to naprawdę to jedziesz. Ale nie o tym mówię, bo nie o tym chciałem powiedzieć. No moim zdaniem to są śmieszne sprawy i śmieszkujemy sobie, no ale dla rolników w całej Europie no to jest bardzo nieśmieszny temat. Mi się wydaje, że to zagrożenie Zielonym Ładem no to szybciej dociera do rolników, bo jakby oni bardziej są dotknięci przez ten problem. No u nas w mieście przez cały czas w miastach no mówi się dużo o tym, że mamy zanieczyszczone środowisko, że trzeba oczywiście ograniczać ruch samochodowy, że trzeba segregować śmiecie. Przecież no jest dużo rzeczy, które właściwie trzeba by robić. No podobno też nasza dieta powinna być trochę bardziej zbilansowana i powinniśmy jeść mniej mięsa, prawda, więcej warzyw, owoców, ryżu, kasz. Ale przecież no, każdy zna tą piramidę żywieniową. Ale z drugiej strony no nikomu nie można nic narzucać. Przecież żyjemy w wolnym kraju. Jeżeli ktoś chce mieć 3 samochody i go stać na to, to dlaczego nie mamy 3 samochodów? No nie może, bo się wszyscy ugotujemy. Tak, Polakom chce się ograniczyć podróże lotnicze. Przecież my tak naprawdę nie latamy tak często, Polacy, no samolotami. To ludzie w zachodniej Europie korzystają bardzo dużo z transportu lotniczego. Słuchajcie, ja przeczytam, skoro Maciek mówi o transporcie lotniczym, kolejny fragment. Zmniejszenie liczby lotów poprzez zapewnienie wystarczalności, na przykład podróżowanie bliżej na wakacje i obowiązkowe korzystanie z pociągów w przypadku wszystkich podróży o czasie trwania poniżej określonego progu. No to jak wam się to podoba? Teraz... Próg się ustala i wtedy już wiadomo po prostu, gdzie można pojechać. No, no i ty, Jędrzej, ty mówisz o autostradzie do Warszawy, a skąd ty wiesz, że do Warszawy albo do Gdańska będziesz mógł na wakacje pojechać? Ja nie mówię. Właśnie myślałem bardziej o tym, żeby pojechać do Redy albo do Rumi, o, bo to by był taki poniżej tego progu. No albo przynajmniej na Grabówek. No. Ale bądźmy optymistami, bo często jest tak, że w naszej bliskiej okolicy, tak jak tutaj na Mazowszu, wokół Warszawy jest dużo ciekawych miejsc, które można zwiedzać. No ale to proszę, ale jak ja mieszkam na przykład 50 km od Warszawy w pięknej okolicy, naprawdę bardzo ładnie, rzeka, wszystko ekologicznie, to czy ja będę mógł do pracy przyjechać? Nie, no w ogóle najlepiej w chacie. Poczekaj, bo my tu dworujemy, a tutaj mistrz Jan ma coś ważnego do powiedzenia. Chcę powiedzieć, że tutaj rozdrabniacie cały temat, jakieś detale, jakieś szczegóły. Chodzi naprawdę o brak ogólnej wizji naszych europejskich władz, bo to Europa oszalała na tym tle. My możemy w Europie tutaj różne zarządzenia dawać, prawda, a Chiny, Indie, Brazylia, olbrzymie Rosja, olbrzymie państwa robią co swoje, robią co uważają za stosowne i nikt nie pyta Europejczyków. Cały ten wysiłek idący w ten Zielony Ład jest chory, bo jest nierozumny. Tak jak Czerwony Ład się nam nie sprawdził w Europie i w Polsce, tak Zielony Ład nam się nie sprawdzi. To jest ideologiczne szaleństwo, mające dać tylko pewnym grupom politycznym jakieś środki nacisku na społeczeństwo, żeby się załatwić swoje sprawy. Także zwracajmy na to uwagę. Natomiast Polska potrzebuje rozwoju oczywiście. Niepotrzebne są może autostrady rowerowe,
ale na przykład centralny port komunikacyjny jest bardzo potrzebny. No ale hola, hola, mistrzu, przepraszam. No może ja jest tutaj... potrzebny, ale ewidentnie po prostu mistrz nie jest na bieżąco z najnowszymi planami Unii Europejskiej. Uwaga, cytat. No to już obiecuję, już ostatni. Tego można jeszcze tam o domach, jest cała masa. Zachęcam w ogóle do lektury, ale tak, uwaga. Aby ograniczyć szybki wzrost ruchu lotniczego i zapewnić skuteczną zmianę środka transportu, zaproponowano moratorium na budowę nowych lotnisk i rozbudowę istniejących portów lotniczych, a więc ruch lotniczy, który ma na całym świecie do 2050 roku ma się potroić, w Unii Europejskiej potraktowany zostanie jako wróg publiczny numer jeden. Właśnie, bo to dotyczy takich państw jak Polska, które chcą się rozwijać. Ale lotniska we Frankfurcie, w Paryżu, w Kopenhadze, w Monachium mogą sobie dalej dobrze funkcjonować. To przecież temu służy wyłącznie. Nie poddajmy się tej presji. I to jakby musimy zbudować. I to bardzo proszę, ja bywam na takich demonstracjach dosyć często, które na ogół mówią o wolności słowa i o sprawach innych, ale na przykład we Wrocławiu ostatnio byłem. Ale dodawałbym do tych wszystkich demonstracji jeszcze jedno hasło. Nie blokować CPK. Nie blokować. Krzyczeć to głośno. Nie chcemy blokować CPK. I żeby młodzież, która rzeczywiście ma wyobraźnię w tej sprawie i rozumie, że to jest coś rozwojowego, że chcemy żyć w świecie, który jest szerzej rozwinięty niż do tej pory, żeby te hasło upowszechniać. Nie blokować CPK, bo blokują wrogowie Polski. Nie tam Ład Zielony, tylko właściciele obecnych lotnisk w Europie. Właściciele obecnego przemysłu w Europie. Będą nam wmawiać, że to, co my robimy, jest niedobre dla zielonego klimatu. U nas to... A oni dają sobie radę z tym. U nas to te mokradła... To się kryje wielkie kłamstwo. Nie pozwalajmy się oszukiwać. Mokradła są w porządku, bagna są w porządku, tak, to może u nas Polsce, być, ale Polsce, lotniska tak. Nie, bo się wszyscy ugotujemy. W Polsce mają być bagna i mokradła, u nich nie, bo u nich nie. No, ale no nie, bo tam to chodzi tylko o to, że to po prostu oni dopiero teraz się zorientowali, bo już wybudowali i dopiero jak wybudowali tą infrastrukturę, zaczęli na tym zarabiać, tak chwycili za głowę, rany, jakie to jest niedobre. Rany, jak to jest niedobrze, że my na tym zarabiamy. Wiecie co, Polacy? Nie idźcie tą drogą. Naprawdę, bagna i mokradła to jest dla was najlepsza droga. Mówimy wam, my najwyżej sfinansujemy, tam żeby była kładka na tym bagnie, żebyście mogli iść zobaczyć. No a jak coś, to tam... I Odra ma no to być... To raport jednej... Odra, prawda? No właśnie, raport jednej z organizacji. Portu tam nie potrzeba budować jakiegoś. I to wszystko Polakom to jest niepotrzebne. Panowie i panie, jesteśmy świadkami wielkiego oszustwa, które można, oczywiście to jest uproszczenie, że to tylko Zielony Ład. Mają swoje elementy jakieś pozytywne z całą pewnością. Sam śpiewałem piosenki Jasne niebo, czysta woda, bujna zieleń, albo Marsjanie nie zagrażają ziemi, ziemi zagraża człowiek. Mam to przerobione myślowo przez lata całe o tym. Dlatego, że nikt nie, rozsądny nie jest przeciwko zdrowej przyrodzie i przeciwko dobremu klimatowi. Natomiast to, co robi warstwa biurokratyczna w Europie, to jest oszustwo po prostu. Nie bądźmy frajerami, nie dajmy się oszukiwać, drodzy rodacy. No, ja jeszcze dodam może, bo tam mamy takich etatowych, co się oburzają, jak o tym mówimy, to jeszcze dodajmy. Są naprawdę bardzo ciekawe badania publikowane przez ONZ, które mówią o tym, że jakkolwiek można dyskutować o wpływie człowieka na klimat, o wpływie przemysłu na klimat, w tym również przemysłowej produkcji żywności, o tyle pomysły na to, aby opodatkować nas wszystkich jako Europę, jako świat, do tego stopnia są szaleńczymi pomysłami, które po prostu zrujnują gospodarczo świat cywilizowany i nie przyniosą żadnych odczuwalnych efektów właśnie klimatycznych. Jest cała masa tego rodzaju opracowań, na które właśnie ci specjaliści od mokradeł i bagien zamykają oczy. W Sejmie, proszę państwa, bo obiecałem też, że się tym zajmiemy. Wczoraj wydarzyło się coś takiego. To taki tradycyjny, nie wiem, czy to jest dobre słowo, ale taniec w Sejmie zorganizowały te panie.
No ja to tam za bardzo nie tańczę, no ale jak tu trzech muzyków i artystów mamy w programie, to może od razu oddam wam głos. Jędrzej, tak sobie myślę, że ty chyba tak najbardziej z tych tańczących. Ja jedno zdanie. A dobrze, przepraszam. To... Bardzo mi się podoba, że te panie tańczą. Ja bym wolał, żeby one więcej tańczyły, a mniej przemawiały na mównicy. To jest dobry kierunek. Bardzo proszę, Jędrzej Kodymowski. Nie, no ja myślę, że tutaj akurat jest idealna właśnie symbioza pomiędzy tańcem, a tym, co jest mówione na mównicy, bo tak samo tańczą i tak samo mówią na mównicy. Właściwie można powiedzieć, że jedno odzwierciedla drugie i jest, można powiedzieć, takie bezpośrednim przełożeniem. A tutaj jeszcze bym nawiązał w ogóle do takiego historycznego odczytu na temat Mikołaja Kopernika, bo to na samym początku chciałem właśnie przypomnieć, że Mikołaj Kopernik swoją pracę o obrotach sfer niemieckich napisał, nie doczekał się wydania, właściwie można powiedzieć, że widział ją na łożu śmierci. I to jest właściwie, można powiedzieć, to samo się dzieje w Sejmie właśnie tutaj podczas tego tańca, bo tak trzeba sobie wybrać. Każdy powinien sobie wybrać taką jedną z postaci i dokładnie się przyjrzeć tej choreografii i po prostu poćwiczyć w domu. No. Niekoniecznie w domu, ale podoba mi się, że generalnie popieramy. Taniec w porządku jest i podoba mi się. Bardzo. Popieramy, dużo prawda? Ruchu. Tak. Dużo ruchu na świeżym powietrzu. Maciek też popiera? Ja chciałem powiedzieć, że mi się wydaje, że to nie posłanki tam tańczą przede wszystkim, bo chyba mistrzowi się nie, wydaje... Nie, ale posłanki chyba też, nie? Też. Są. Naprawdę? To nie, mi się no, wydaje, że to jest... Czekaj, to ja mam kawałek do monitora, tak spojrzę. Nie, no chyba też tam są, co? Jest. Nie, no jest, to, no są posłanki. Mi się wydaje, że to jest skutkiem tego, że marszałek Sejmu, wielki showman, stara się otwierać Sejm na różne inicjatywy i to mi się wydaje, że to jest grupa młodzieży, która kręciła sobie teledysk. Ja nie wierzę, że tam były posłanki. A marszałek nie tańczył? A czy jeżeli to było wczoraj, moim zdaniem, to mamy tutaj takie do czynienia wyjątkowe z takim zjawiskiem walki postu z karnawałem. No bo tutaj z jednej strony walentynki, z drugiej strony środa popielcowa. I no takie właśnie tańce. No ale takie tańce moim zdaniem no, to nie jest najlepsze miejsce do Sejmu, chociaż może tam pasowała im, że tak powiem, zabudowa, piękne kolumny, piękne schody. No cóż, to ja może jeszcze dodam, bo tu sobie możemy się, nie no, bo popieramy generalnie, prawda? Ale problem polega na tym, że jeżeli panie chciały zwrócić uwagę na poważny problem, a w tle jak poczytać, to, no to ja też nie zakładam, że to jest w złej woli, że one jednak w dobrej woli uważają, że należy zwrócić uwagę na problem przestępczości seksualnej, bo do tego się to sprowadza, to mam wrażenie, że strywializowanie tego problemu to jest najlepsze, co się przy tej okazji udało. Jeżeli chce się zwrócić uwagę na poważny problem, to chyba o poważnych problemach. A to ja nie wiedziałem, że to taki temat jest tego. No. Tak, tak. To... Nie wiedzieliśmy. To tak, to jest protest. No więc... Intencje dobre, ale niestety wykonanie słabe. Intencje dobre. Czyli generalnie popieramy, żeby tańczyć, ale może jak się chce na poważne sprawy zwrócić uwagę i przeciwdziałać faktycznie rzeczom, które są groźne i z którymi walczyć należy, no to może lepiej to robić w jakiś trochę inny sposób, a po prostu tańczyć proszę po prostu w sprawach tanecznych. I może tak i wtedy... Też bardzo chętnie wyślemy kamerę, pokażemy. Może to dobry pomysł. Patrzę w stronę reżyserki o tym znikającym spocie. Zdążymy coś jeszcze powiedzieć, czy nie? Bo nie wiem, jak tu z czasem stoimy. No to dobrze, to jeszcze poprosimy znikający spot. Śmiało, właśnie. Platforma w popłochu usuwa nagrania ze wszystkich kont. Nauczycielu, harujesz każdego dnia, a rząd zabiera ci coraz więcej. I wkurzają cię drożyzna i wysokie rachunki? Właśnie dlatego Koalicja Obywatelska z myślą o was przeprowadzi najbardziej radykalną obniżkę podatków.
to będzie realna obniżka podatku. Takiej w Polsce jeszcze nie było. Gdy twoje zarobki nie przekraczają 6000 zł, to nie zapłacisz ani złotówki podatku przez cały rok. Dokładnie tak. I to bez względu na to, jaką pracę wykonujesz. A także, gdy prowadzisz swój własny biznes i rozliczasz się według skali. Każdy z was skorzysta na reformie kwoty wolnej od podatku. No i teraz z jakiego powodu taki ciekawy, taki dobry spot znika z mediów społecznościowych partii rządzącej? Doprawdy bardzo trudno to zrozumieć. Może Jan Pietrzak ma jakieś przypuszczenia? No bo się wygłupili z tym całym, z tą reklamą tego braku podatków. Okazuje się, że tak w ogóle nie będzie i w ogóle to się nie stanie, co obiecywali. W związku z tym muszą to wycofać, żeby nie rzucało się w oczy kolejne głupstwo. Kolejna jakaś taka konfabulacja naszej rzeczywistości. Rzeczywistość jest znacznie bardziej skomplikowana, a może nawet z pewnego punktu widzenia znacznie bardziej prosta, niż wymyślili sobie to tutaj. Jeśli jest zasada, że dwa razy obiecać, to jak raz spełnić, no to może zamiast kasować ten spot, powinni go po prostu wrzucić jeszcze raz. No i wtedy wyszłoby na to, że spełnili, Jędrzej. Na przykład tak, ale na przykład to było bardziej awangardowo. I wtedy po prostu by mówili w takim języku, który byłby niezrozumiały, trzeba by to sobie odkręcić w domu. No chyba ewentualnie tak, bo jeżeli by mieli wrzucać z powrotem tak jak leciało, no to nie. Ponieważ wszyscy byśmy chcieli obniżki podatków generalnie. Przecież taka partia, która się kiedyś do liberalnej ideologii odwoływała, no to może my w takim razie, oni raz wrzucili, skasowali, my wrzućmy teraz jeszcze raz, to może dzięki temu to się stanie. Maciej Ignatowski na koniec i będziemy lądować. No niestety, nie udała się kampania reklamowa. Reklama społeczna nie wyszła. Zresztą tutaj się właśnie mamy do czynienia z takim kreowaniem jakiejś wirtualnej rzeczywistości. Może społeczna się nie udała. Najważniejsze, że udała się wyborcza. Kampania wyborcza się udała, a teraz to tam. Teraz przed nami jest inna kampania wyborcza i też się w tej kampanii wyborczej komuś coś uda. Jędrzej Kodymowski, Maciej Gnatowski, Jan Pietrzak, dziękujemy. Uprzejmie? Nie wiem, czy dzisiaj bez żadnych kontrowersji? Niedobrze. No chyba bez, nie? Może nie wszystko zauważyliśmy, ale to spokojnie. Są ci, co oglądają służbowo, oni w razie czego wychwycą. Proszę zostać z Telewizją Republika, proszę zostać z Domem Wolnego Słowa. Bardzo prosimy o klikanie w subskrypcję na YouTubie. Idziemy po 2 milion i bardzo Państwa prosimy o wspieranie Telewizji Republika. Jesteśmy niezależni od polityków, niezależni od wielkich korporacji, wielkiego biznesu, ale zależymy od Państwa. Więc bardzo prosimy o wspieranie naszej stacji. Dzięki niej możemy się rozwijać. Jeśli Państwo zwrócili uwagę już wczoraj, dzisiaj już w pełnej skali, nasze te krótsze serwisy informacyjne od dziś nazywają się Republika Teraz i mają trochę odświeżoną formę graficzną. To wszystko może się dziać dzięki Państwa wsparciu. Dzięki Państwa wsparciu możemy rozwijać tę stację. Do zobaczenia!